Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli manny na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łachnął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Na razie czekamy na mikrofon. Gdzie są odważne dzieci? Tak. O, możecie na chwilę tu przyjść. To trochę jak Pan Jezus mówi z łodzi. Chodźcie, śmiało. Chodźcie, nie bójcie się. Pamiętacie, o czym była Ewangelia tydzień temu? Chodźcie tutaj bliżej. O, jakbyście byli właśnie nad morzem. O, może ten działa. A kto w ogóle był nad morzem ostatnio? A, mało z was. A kto był w góry? A, proszę. Wolicie bardziej morze czy górę? Morze, tak? Górę. Górę. No, ja wolę górę. A słuchajcie, czyli tydzień temu było o rozmnożeniu czego? Pamiętacie, co Jezus rozmnożył? Chleba i wina. Chleb i wino, na pewno? No. Zrobił dla nas, żeby zawsze żyć. Okej, ale rozmnożył chleb i co? Kto pamięta dokładnie? Chleb i ryby, prawda? To chciałaś powiedzieć, tak? Mieć wszystko. Wszystko. A pytam was, a co byście chcieli, żeby Pan Jezus rozmnożył? Na przykład frytki. Gdyby były frytki dla wszystkich tutaj, co? Albo co? Co byście chcieli? Co lubicie? Żeby Jezus dał nam... Proszę. Dobroć. Dobroć. O, proszę. Już rzeczy konkretne. Proszę. Życie. Życie. Ja myślałem, żelki czy naleśniki. Nie? Słodycze. O, słodycze. Teraz zaczynamy rozumieć, tak? Co jeszcze? Supermoce. Supermoce. O, fajnie. A jakie supermoce na przykład? Latać, co? Nie.
Takie żywiołowe. Takie żywiołowe, tak. Dobrze. No, jesteście mądrymi dziećmi, także już wiecie, o co chodzi, że tak naprawdę to Jezus nie przyszedł, żeby dać nam dużo frytek, dużo żelków, prawda? On przyszedł, żeby dać nam prawdziwe życie, dobroć, miłość, prawda? On po to przyszedł i On chce najcenniejsze dać nam. A co to, co najcenniejsze, co może dać nam Pan Jezus? Poświęcił się dla nas. Dokładnie. Jak masz na imię? Julka. Julka. Wspaniale. Tak? On daje nam siebie samego. Ale najpierw daje nam swoje słowo. A potem daje nam właśnie siebie na Eucharystii. Teraz pytam was, kto jest po pierwszej komunii? Ręce do góry. O, większość. A ci, którzy jeszcze nie byli, to doczekają się. Dziękuję. Wy, którzy jeszcze nie jesteście po komunii, możecie i tak karmić się Słowem Bożym. To też jest takim pokarmem, które daje życie. A kiedy możemy słuchać Słowa Bożego? Albo gdzie? W modlitwie i w kościele. Tylko w kościele? Gdzie jeszcze? Kumę balonową. Co mówiła? Gumę balonową. Tam możemy też słuchać o Słowie Bożym, tak? Dzięki. W domu. W domu, wspaniale. A gdzie jeszcze możemy słuchać Słowa Bożego? W szkole. W szkole, na lekcji religii, prawda? A czy lubicie słuchać o Panu Jezusie? Tak. Ja też bardzo lubię słuchać o Panu Jezusie. Czyli jak najwięcej. Sami chcemy słuchać o Jezusie, bo wiemy, że to daje nam prawdziwe życie. Okej, okay. A teraz Jezus mówi o chlebie żywym. Teraz pytam ci, którzy są już po pierwszej komunii. Czy ktoś z was chce nam powiedzieć, dlaczego dla niego jest tak ważne przyjąć Komunię Świętą? Albo ja pytam. O, proszę. Dlaczego? Jak masz na imię? Ania. Ania, powiedz nam wszystkim, dlaczego dla ciebie jest ważne przyjąć Komunię Świętą? Bo wtedy Bóg przychodzi do twojego serca. Do mojego? Nie. Do mojego? Naszego. Do naszego. I do twojego też. Okej. Okay. A kto chce jeszcze coś powiedzieć? Dlaczego? Dla ciebie jest ważne przyjąć Komunię Świętą? Proszę, śmiało. Macie się pytać, albo też rodzice mogliby odpowiadać na to pytanie. Może jakiś rodzic chce powiedzieć, dlaczego jest dla niego ważne przyjąć Komunię Świętą. Może jest jakaś ręka. To jest piękne świadectwo. No? A boicie się, tak? O, tutaj jest jedna ręka. A ty jesteś po komunii? No właśnie. Ktoś, kto jest po komunii. Chcesz coś powiedzieć, tak? Nie? O, już mamy tutaj jeden rodzic. Jak pan ma na imię? Jacek. O, niech pan patrzy też na zgromadzenie. Dlaczego dla pana Jacka jest tak ważne przyjąć Komunię Świętą? Bo w tym momencie zjednaczam się z moim Bogiem. Tak. Czyli to jest taki program, który łączy nas wszystkim, a przede wszystkim z Jezusem, prawda? Dobrze. Dziękujemy panu Jacku. Tak. Dobrze, moi drodzy. To jest taki pokarm, który daje nam życie wieczne. Sprawia, że człowiek ma nadzieję, że nie wszystko tutaj się kończy, ale mamy właśnie wieczność przed nami. Jezus Chrystus zmartwychwstał. To jest to ciało uwielbione, które pojawia się właśnie na tym ołtarzu. Dlatego my bardzo go kochamy, bo to prowadzi nas do raju. Daje nam właśnie ten przesmak nieba już tutaj. I przed końcem mszy jeszcze będziemy adorować Pana Jezusa, bo dzisiaj jest też pierwsza niedziela miesiąca. Zawsze możemy adorować Pana Jezusa. Wiecie, że w czasie powstania tutaj w Warszawie to były takie panie, łączniczki, które nosiły Pana Jezusa w Eucharystii więźniom. I nosiły
w takich skrzydełeczkach do kosmetyków, żeby właśnie nie były odkryte i nosiły właśnie więźniom, którzy potem niedługo zginęli, ale mieli właśnie ten pokarm, mieli Jezusa Chrystusa i umarli szczęśliwi, gotowi właśnie na spotkanie z Nim. Wyobraźcie sobie, są też takie kraje, gdzie no, na przykład nie ma księży. Jak nie ma księży, też nie ma mszy świętej. Jak nie ma mszy świętej, też nie ma Pana Jezusa. Oni czekają, jak przyjdzie jakiś ksiądz, żeby właśnie zaniósł mu Eucharystię, żeby zaniósł mu Pana Jezusa. Może będzie jakiś, któryś z was, który może będzie księdzem, może nosi Pana Jezusa tym, którego go nie mają. Dobrze, teraz dziękuję wam za uwagę. Możecie wracać do rodziców.